Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania bonusowego odcinka z gry Far Cry 6, w którym w ramach takiej ciekawostki pokażę Wam ukryte zakończenie w tej produkcji. Zgodnie z tradycją, która została już w ostatnich odsłonach zapoczątkowana, możemy tę grę niejako ukończyć nieco wcześniej, chociaż oczywiście nie należy tego traktować jako pełnoprawne zakończenie. Na przykład w Far Cry 4 praktycznie... Mi pinga. I bet this fucking boat will sink halfway to Miami. Praktycznie po 15 minutach w Far Cry 4 mogliśmy właśnie taki alternatywny koniec zobaczyć. Tutaj, jeśli chodzi o Far Cry 6, to w momencie jak rozpoczynamy misję fabularną Partyzantka, no to najwyraźniej pierwsza taka możliwość na odblokowanie tego ukrytego zakończenia się pojawia. Jak być może oglądaliście w moim chyba 7 odcinku tej serii, Dani dostała tutaj od Klary łódź zgodnie z obietnicą, że jeśli tylko Dani będzie chciała, no to może faktycznie stąd odejść i wyjechać do Miami, tak jak miała początkowy plan. No i oczywiście, jeśli chodzi o główną fabułę i o to, jak ma się historia w tej grze toczyć, no wygląda to tak, że Dani jednak rezygnuje z ucieczki do Miami, no bo w wyniku tego, co zobaczyła do tej pory, decyduje się jednak pomóc partyzantom w walce z Antonem Castillo. No ale tutaj właśnie w ramach takiego ukrytego zakończenia możemy jednak rzeczywiście uciec do Miami, dlatego właśnie odpaliłem tę łódź i tak jak obiecała też Klara, możemy teraz z tej łodzi skorzystać i po prostu opuścić te tereny. Patrząc na mapkę, no to skierujemy się gdzieś tutaj na zachód, żeby po prostu próbować wyjść poza obszar tej mapy. No i w pewnym momencie coś się właśnie ma wydarzyć. Disculpame, Clara. Not my fight. No właśnie. Tutaj co się dzieje, kurczę? Nie wiem, co tam było, szczerze mówiąc, ale wyglądało, jakbym się zaczął zatruwać. W każdym razie to tylko przejściowe problemy. No ale proszę, najciemniej pod latarnią. To jest trofeum, które zdobywamy za odblokowanie tego sekretnego zakończenia. No i przenosimy się 3 miesiące później. Despite the tragedy, the company promises that its secretive new resort park will soon be open to the public. In other news, war has ended in Yara. President Anton Castillo announced that Clara Garcia, the leader of the terrorist group Libertad, was killed by his special forces. And as the pandemic tightens its grip on the globe, the federal government may impose another nationwide lockdown. But first, how about something a little more upbeat? No i to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o to ukryte zakończenie. Więc tutaj no... musicie przyznać, że nie jest to zbyt optymistyczne zakończenie dla partyzantów, no bo owszem, nasza bohaterka uciekła sobie i wypoczywa sobie na plaży w Miami, ale Clara Garcia zginęła. Można powiedzieć, że partyzanci zostali pokonani, więc mówię, to prezentuję wam na zasadzie ciekawostki, ale oczywiście nasza seria tak naprawdę teraz dopiero się rozpoczyna, kiedy opuściliśmy pierwszą wyspę, na której zaczynaliśmy grę. No i w kolejnych odcinkach będziemy próbować obalić Antona Castillo. Dajcie znać, jak się wam to bonusowe zakończenie podobało. No i już teraz z góry zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków serii Zagrajmy w Far Cry 6. Do usłyszenia!